Żuławy, bardzo urodzajne tereny rolne, często narażone są na niebezpieczeństwo powodzi. Zabezpieczenie się przed tym wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz wykonania wielu uciążliwych prac, w tym również ręcznych. Obecnie uczestniczą w nich osoby uchylające się od pracy z terenu województwa gdańskiego. Trzeba było w stosunku do ponad 900 osób wszcząć postępowanie w celu wpisania ich na wykaz uporczywie uchylających się od pracy. Oczywiście z tych osób, które najbardziej uporczywie nie chcą podejmować tych pracy, powołuje się do robót publicznych. Proszę pana, dlaczego pan się tutaj znalazł na te 60 dni do odpracowania? Przypadkowo. Ale niezależnie od liczby nierobów, jest to niestety ostre zjawisko społeczne.